Dobra, to poproszę o klaski gorące na wejście. I przekazuję. Okej, okay. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że pizza była dobra. Na wstępie chciałem podziękować Andrzejowi za zaproszenie, za możliwość tutaj opowiedzenia wam czegoś. Ja nazywam się Bazyli i chciałbym wam przedstawić dzisiaj technologię RethinkDB, którą poznałem podczas pracy nad moim startupem. W interesie menadżerów, przełożonych, naszych programistów jest optymalizacja pracy. No i generalnie takim głównym założeniem tego, jak optymalizować pracę, jest to, że praca programisty powinna być jakościowa, szybka i tania. No i nasi przełożeni, nasi menadżerowie według tych kryteriów optymalizują jakby pracę. Starają się dobierać narzędzia, starają się dobierać budżety i tak dalej. Teraz ja zadałem sobie pytanie, czy te kryteria to są właściwe kryteria dla nas samych? Czy my, programiści, powinniśmy definiować swoją pracę właśnie na zasadzie tego, żeby ona była tylko i wyłącznie na pierwszym miejscu jakościowa, szybka i tania? Moją misją jest pomagać ludziom maksymalizować przyjemnie spędzony czas w pracy. Tak więc zacząłem zastanawiać się, jak by wyglądała praca programisty, gdybyśmy wybrali takie oto kryteria optymalizacji pracy. O, sorry. Czyli gdybyśmy na pierwszym miejscu postawili pracę, która jest inspirująca, która jest wciągająca, która jest motywująca, a momentami wręcz ekscytująca, prawda? Czyli taka praca, w której czujemy, że faktycznie mamy jakiś wpływ na działanie w naszej firmy, mamy wpływ na cały projekt, a jak się okazuje z badań, z psychologii, z socjologii, to, co jest podwójką, czyli jakość pracy, szybkość i również cena programisty, wyniknie de facto z tego, jak on jest zainspirowany, jak on się czuje w tej pracy, czy jest w stanie dostawać się, powiedzmy, do stanu flow podczas tej pracy. Więc moim postulatem jakby dla was, programistów, jest coś takiego, że powinniśmy poszukiwać, ale i tworzyć nie tylko narzędzia, które, powiedzmy, tylko wykonają jakąś robotę, ale takie narzędzia, które są dla nas samych i dla użytkowników inspirujące, wciągające, motywujące i ekscytujące. Okej, okay, no ale jak to się ma do jakby mojego dzisiejszego tematu, czyli do bazy RethinkDB? No cóż, rzadko kiedy pracę z bazą danych można nazwać ekscytującą. No, chyba że jesteśmy postaciami z XKCD. Słuchajcie, w ostatnich latach często fundamentalnie zmieniły się sposoby, na jakie wykorzystujemy bazy danych. No bo spopularyzował się NoSQL, pojawiły się w zastosowaniach grafowe bazy danych. Generalnie zaczyna się inaczej myśleć o schematach baz, prawda? Wymaga się, projekty wymagają większej elastyczności, inaczej myśli się o tym, jak konstruujemy taką bazę danych, o tych schematach. No i bardzo często wymaga się również zastosowania czasu rzeczywistego. Czyli to właśnie, co tutaj kolega poprzednik wspominał, co właśnie jakby załatwia Meteor w pewnym sensie, to jest właśnie zastosowanie real-time. No i tak, no i to jest wszystko fajne, natomiast jedna podstawowa rzecz się nie zmieniła w tym, jak korzystamy z baz danych. A to jest ten fakt, że żeby wydostać jakąkolwiek informację z naszej bazy danych, to musimy wykonać do niej najpierw zapytanie, tak? Czyli jest to taki model pasywny, który można by przyrównać do biblioteki. Czyli to jest tak, jakby nasza baza danych jest biblioteką, a my, żeby wydostać z tej biblioteki jakieś informacje, wybieramy się do tej biblioteki, podchodzimy do jakiejś półki, która jest, powiedzmy, tam tabelą w naszej bazie danych, no i patrzymy, co tam się na tej półce znajduje, tak? No jeżeli chcemy stwierdzić na przykład następnego dnia, co się na tej półce zmieniło,
No to musimy znowu się udać do tej biblioteki, prawda, podchodzimy sobie do tej półki, no i patrzymy, ewentualnie porównujemy z jakąś listą z wczoraj, jakie tam książki są teraz, żeby stwierdzić, które zostały wypożyczone, które zostały zwrócone, tak? No i taki model baz danych, on był wystarczający, powiedzmy, 40 lat temu. Może jeszcze 10 lat temu, ale w dzisiejszych czasach on jest już niewystarczalny. On już jakby nie ma sensu. No i teraz, co by było, gdybyśmy mogli w takiej bazie danych umieścić naszego kumpla, kolegę bibliotekarza? No i jemu byśmy sobie powiedzieli tak. Słuchaj, stary. Jak weźmie ktoś jakąś książkę z tej biblioteki, to weź do mnie zadzwoń, weź mi daj cynk. Albo jak ktoś ją zwróci, no nie? No i w tym momencie zmienilibyśmy system tej naszej bazy danych na aktywny, czyli ta baza aktywnie informowałaby nas o jakichkolwiek zmianach. Co więcej, co by było, gdybyśmy temu koledze mogli powiedzieć tak. Stary, jak przyjdzie jakaś książka do tej biblioteki, której tytuł zaczyna się na A, jest z działu science fiction, to dopiero wtedy mi powiedz, bo tam reszta książek mnie w ogóle nie interesuje. Czyli my w tym momencie damy temu naszemu kumplowi jakby takie zapytanie, taką kwerendę konkretną i te konkretne dane, które nas interesują, zostaną popchnięte do naszej aplikacji. No i właśnie RethinkDB to taka baza danych, która ma takiego bibliotekarza, znajomego. Poza tym, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje, RethinkDB to bezschematowa baza NoSQL, która przechowuje dokumenty JSON. Dla tych, którzy nie wiedzą, bezschematowe bazy mają się do schematowych tak, troszkę jak języki typowane dynamicznie do języków typowanych statycznie. Czyli innymi słowy, co wrzucimy, to będzie OK. Czyli baza w ogóle nie przejmuje się tym, co my tam wrzucamy. Nie weryfikuje tego w żaden sposób. RethinkDB jest open source na licencji GNU 3, co jest bardzo fajne, bo powiedzmy konkurencja typu Firebase no jest zamknięta i trzeba za nią płacić. Poza tym działa po stronie klienta tylko wyłącznie, to działa po stronie serwera. Jest to baza rozproszona, to znaczy, że została zaprojektowana z myślą o skalowalności i właśnie tymi zastosowaniami czasu rzeczywistego. No jeżeli chodzi o te zastosowania czasu rzeczywistego, no to o co w tym chodzi? To oznacza mniej więcej tyle, że my możemy subskrybować zmiany dla dowolnego zapytania. Ta funkcjonalność w RethinkDB nazywa się ChangeFeeds. To oznacza, że mamy właśnie taki jakby aktywny push zmian. Aktywnie aplikacja aktywnie baza informuje naszą aplikację o zmianach, które nas interesują. A to znowuż oznacza to, że wy już nigdy więcej nie musicie programować odpytywania, tak zwanego z angielskiego pollingu, czyli operacji, w której powiedzmy co sekundę, co 10 sekund, co minutę, zależnie od ilości danych i typu zastosowania, my wysyłamy to zapytanie do naszej bazy danych i w tym momencie porównujemy, przetwarzamy w jakiś sposób te dane, które otrzymaliśmy, żeby je potem przesłać do naszych klientów. To wszystko owocuje prostszym i przejrzystszym kodem. No bo w tym momencie taki polling staje się antypaternem, którego generalnie nie chcemy stosować, no bo w ogóle nie jest skalowalny, on niszczy nam właśnie tą możliwość skalowalności. Czyli jeżeli chcemy zwiększyć ilość użytkowników na naprawdę dużą, jeżeli chodzi o tysiące, miliony, to czegoś takiego z pollingiem no, nie zrobimy, albo będzie to bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o strukturę RethinkDB, no to ona jest dosyć podobna do praktycznie każdej innej bazy danych. Tu zmienia się oczywiście nomenklatura. W RethinkDB mamy bazy, w których trzymamy tabele, w których trzymamy dokumenty. Taki przykładowy dokument, no to jak już wspomniałem, przechowujemy tutaj dokumenty JSON, czyli nic, czego nie znacie, przypuszczam. Tutaj jest parę takich znowuż fajnych drobnostek, na przykład to, że mamy natywną obsługę dat, mamy natywną obsługę danych binarnych i mamy natywną obsługę również, co jest ciekawe, współrzędnych geograficznych. Zaraz o tym też powiem.
RethinkDB zaprojektował swój własny język zapytań, zwany Requel. No i teraz Requel jest na tyle fajny, że jak znacie JavaScript, to znacie Requel. To znaczy, on funkcjonalnie rozszerza wasz język, co zabezpiecza was automatycznie przed na przykład SQL injection, bo nie musicie sklejać stringów z zapytaniami, tak jak jest to w MySQL na przykład. Nie musicie ręcznie budować obiektów JSON, czy tam używać jakichś specjalnych operatorów dolarowych, jak to jest Mongo, uczyć się tego na pamięć. No i generalnie takie zapytanie właśnie tworzymy za pomocą łańcucha funkcji. Przykładowe zapytanie. Tutaj jak widać, w zasadzie wszystko jest czytelne. Jest to bardzo, to jest duży plus właśnie Requel, który ułatwia pracę. Wszystko jest od razu czytelne. Tutaj wytłumaczę mniej więcej pokrótce, o co tu chodzi. R, no to jest odwołanie do wcześniej załadowanej biblioteki, do drivera RethinkDB. Table, odwołanie do tabeli, users. Get, wyciągnięcie dokumentu o identyfikatorze 1, 2, 4, 5, 6, 7 w tym przypadku i zaktualizowanie tegoż właściwości age w tymże dokumencie na 29. No i run to jest funkcja javascriptowa, która zwraca nam javascriptowy promis, co też jest bardzo fajne, jeżeli ktoś programuje z promisami i też ułatwia sprawę. No i to jest fajne i to jest czytelne, ale prawdziwa siła RethinkDB to jest możliwość wykorzystania dowolnej funkcji wewnątrz naszego zapytania. To znaczy, że możemy zrobić tak. Czyli na miejsce obiektu, w miejscu update, my sobie wsadzimy funkcję i ta funkcja zwraca nam obiekt. No i ten obiekt to jest to, co zostanie, w jaki sposób zostanie zaktualizowana ten dokument. No i co tu jest fajnego? Tu jest fajnego to, że taka funkcja jest serializowana, wysyłana na serwer i wykonywana po stronie serwera. Czyli wydajność takiego rozwiązania jest niesamowicie duża. Poza tym możemy, przez to, że takie zapytanie jest tworzone funkcjonalnie, możemy sobie część tego zapytania przechować w zmiennej. I jeżeli korzystacie na przykład z transpilacji Babel, ES6, ES7, no to możecie sobie nawet ten kod jeszcze bardziej uprościć. Czyli to, co przed chwilą pokazywałem, to jest dokładnie to samo, tylko że wykorzystując funkcję ES6, ES7. Czyli mamy tu awaiter, no i lambda. Parę jeszcze innych zapytań. One są na tyle, myślę, zrozumiałe, że tu jakby nie powinno być, myślę, problemu, żeby jakby rozszyfrować, co takie zapytanie robi. Jak chcecie tutaj zapytać o coś konkretnego albo o coś, co mówiłem wcześniej, to proszę, to śmiało, no. Pytanie było, jak wygląda wydajność insertów. Wiesz co, nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć, musiałbyś zerknąć na jakieś benchmarki konkretnie, które analizują, porównują powiedzmy ten fakt, ale wydaje mi się, że z wydajnością nie ma problemu, że to jest naprawdę zaprojektowane tak, żeby to się skalowało na miliony użytkowników po prostu czasu rzeczywistego, także dobra. No to jak odnośnie tego nie ma pytań, to ja przejdę dalej, żeby w kwoli czasu. Inne fajne, przyjemne możliwości, które oferuje nam RethinkDB. W RethinkDB mamy joiny i podzapytania i to jest duży plus w porównaniu do MongoDB. Przede wszystkim ze względu na to, że jak wiecie, wszędzie tam, gdzie potrzebujecie utworzyć relacje wiele do wielu, no to zagnieżdżenia się nie nadają. Tak jak powiedzmy jest to rozwiązywane w Mongo, musicie strasznie kombinować. No i generalnie no, lepiej jest korzystać z czegoś relacyjnego w tym wypadku albo właśnie z RethinkDB. No i dzięki temu
wy możecie spokojnie zastąpić większość zastosowań, gdzie normalnie dalibyście bazę relacyjną, no nie? Właśnie możecie zastosować RethinkDB. Poza tym mamy geoprzestrzenne indeksowanie. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że możecie sobie zadać takie zapytanie do tej bazy, że chcę otrzymać listę użytkowników, którzy znajdują się w odległości do 50 km od Krakowa. I to jest możliwe do zrobienia i to jest bardzo fajne dla ludzi, którzy pracują z lokalizacjami. Oczywiście mamy natywne funkcje daty i czasu, więc można i filtrować, i modyfikować te dane bezpośrednio na serwerze za pomocą zapytań. Możemy przechowywać obiekty binarne, czyli na przykład całe zdjęcia przechowywać bezpośrednio w bazie danych w sposób wydajny, czyli nie musimy powiedzmy przechowywać ścieżki do pliku, gdzie się znajduje na serwerze, tylko jakby wszystkie dane mamy kompletne w jednym miejscu. Do tego mamy fajny też web interfejs, który zaraz pokażę. No i oczywiście ta skalowalność, o której wspomniałem. Uruchomienie nowego klastra to jest kwestia jednego polecenia. To jest niesamowite ułatwienie. Tak samo, jeżeli potrzebujemy zrobić sharding jakiejś tabeli, no to jest kwestia paru kliknięć z panelu. Znowuż niesamowite ułatwienie, jeżeli chodzi o rozproszone zastosowania. I teraz chciałbym wam pokazać taki przykład zrobiony przez jednego z ludzi z RethinkDB. Zresztą, jak macie laptopy, to chciałbym, żebyście weszli na stronę meet.js.invent.live i tam, żebyście przeciągnęli jakieś zdjęcie, bo to jest taka stronka, że możecie tam przeciągnąć jakieś zdjęcie. Nie wiem, czy ile osób tutaj z was ma akurat laptopy. Proszę, jest URL? URL, sorry, czekaj, bo nie widać faktycznie. meet.js.invent.live. Tylko save for work, proszę. Z góry muszę uprzedzić, że niestety z telefonu nie przeciągniecie nic, nie upuścicie żadnych zdjęć. Dlatego z telefonu to się nie uda. Proszę? No wiesz co, wydaje mi się, że nie implementują telefony obsługi drag and drop w przeglądarkach. O, i mamy. Mamy już jakieś zdjęcie, czyli właśnie ta aplikacja działa na takiej zasadzie, że serwer jest podłączony do bazy danych RethinkDB i on subskrybuje wszystkie zmiany na tabeli Photos. No i właśnie w tym momencie, jeżeli ja sobie mogę też to zdjęcie przesunąć, nie wiem, jak będzie z czasem reakcji, powinno to być natychmiastowe, o jest, to automatycznie to wszystko zostanie zsynchronizowane u wszystkich klientów, ponieważ serwer w momencie, gdy dostanie informację, że jakieś zdjęcie zostało wrzucone, no to w tym momencie przez socket.io, tutaj taka jest biblioteka w tle, wysyła te wszystkie informacje dalej do wszystkich podłączonych klientów. No i teraz ja wam to pokażę, jak chcecie to też wejdźcie sobie, i to już chyba z telefonu powinno działać, aczkolwiek nie jest to jakoś świetnie zoptymalizowane na telefony. To jest ten panel administracyjny RethinkDB. I tutaj jak sobie wejdziecie na, o tu właśnie widać zapytania, od razu można monitorować performance, wydajność. Wejdziecie sobie na Data Explorer i tam wpiszecie takie oto zapytanie. r.db, czyli wybierzecie bazę danych real time, podkreślenie foto, podkreślenie sharing, .table i wybierzecie tabelę photos. I zasubskrybujecie się do tych zmian, czyli właśnie wykonacie polecenie dot changes. Jeżeli takie zapytanie uruchomicie, to w tym momencie ten panel zacznie nasłuchiwać zmian. Czyli jak tutaj widać, mamy listening for events. Teraz jeżeli ktokolwiek przeciągnie jakieś zdjęcie lub doda nowe, to ono się nam tu powinno pokazać, powinny się nam pokazać te dane, które zostaną przesłane do aplikacji. Czyli jeżeli ja sobie teraz przeciągnę to zdjęcie,
Tu się nam pokazał teraz, została wysłana ta informacja ze starą wartością, o widzę, że ktoś znowu coś zmienił, starą wartością i nową wartością. No i stara wartość pokazuje old value, po prostu pokazuje nam to, gdzie ten obiekt był, jaki ten obiekt był. Nowa wartość pokazuje, jaki ten obiekt w tej chwili jest. Czyli na przykład tutaj ktoś przesunął jakieś zdjęcie, czyli mamy, zmienił się x i y. O, teraz ktoś usunął zdjęcie, więc nową wartością jest po prostu null. No i jakby w ten bardzo prosty sposób możecie, jakby myślę, że to jest w miarę jasne, jeśli nie, no to śmiało mówić. No? Nie, no spoko. Są indeksy, możesz sobie zrobić indeksy, standardowo są indeksy na identyfikatorze, natomiast możesz też robić indeksy, takie secondary indexes i te indeksy też, co ciekawe, można robić na przykład multi-value indeksy, czyli na wielu wartościach jednocześnie, na przykład jeżeli korzystacie z tagów w aplikacji, to możecie sobie zrobić taki multi-index, czyli który działa na bazie jakichś tablic. Możecie dodać nieograniczoną ilość indeksów i jest to bardzo wydajnie zaimplementowane. No jest to, tak? Wiesz co, no z tego co wiem, jest to generalnie bardzo wydajne właśnie do tych rozwiązań, zwłaszcza jeżeli masz sporą ilość klientów podłączonych. Na pewno, no plusem jest to, że możesz rozkładać te zapytania, tak? Możesz dodawać kolejne klastry, możesz tworzyć sharding na tabeli, jeżeli masz dużo tych danych. No? Aha, no. Okej, okay, to jest jasne, już rozumiem. Czyli pytanie było, co się stanie, jeżeli te dane się non-stop zmieniają po prostu ciągle i ten klient by był po prostu walony tymi danymi non-stop. No i to jest coś, czego nie chcemy, tak? Jest rozwiązane tak, że ty możesz sobie jeszcze ustalić taki specjalny parametr, jeżeli ty subskrybujesz jakąś tabelę, to ty możesz ustawić taki limit czasowy na przykład, czyli żeby on ci nie wysyłał tych danych na przykład po prostu za każdą zmianą kolejnego pakietu z danymi, tylko na przykład, że taki zakres, powiedzmy w ciągu sekundy, żeby ci wysłał jeden pakiet z wszystkimi zmianami. Możesz też ograniczać tą ilość tych danych, którą dostajesz, żeby właśnie ograniczyć te zmiany ewentualne, tak? Także jest to rozwiązane, jest to przemyślane również. Zaraz będzie jeszcze czas na pytania. Jeszcze wam tak na koniec powiem, jak to wygląda ze stabilnością. RethinkDB niedawno miał premierę wersji 2.0, więc jest już dosyć dojrzały. Całkiem sporo startupów już korzysta z RethinkDB w produkcji. Poza tym, no, powoli mają ludzie z RethinkDB już takie ambicje, żeby powoli to starać się promować dla enterprise'ów również, co jest owocujące i to też świadczy jakby o dojrzałości projektu. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to znowuż mamy parę ciekawych projektów, które się pojawiły, między innymi oficjalna integracja z Meteorem, no to jest coś, co myślę, że ludzie, którzy korzystają z Meteora, na pewno sobie będą cenić, bo jak wam powiedziałem już, jakby RethinkDB został zaprojektowany, właśnie przemyślany pod względem tych zastosowań czasu rzeczywistego, tak? To jest to, co Meteor próbuje jakoś tam implementować za pomocą Mongo, które nie zostało jednak zaprojektowane z tą myślą. No więc to na pewno zwiększy wydajność Meteora. Poza tym pojawia się też eksperymentalny emulator bazy client-side, co znaczy, że właśnie zastosowania offline tutaj wchodzą w grę, czyli możecie sobie trzymać dane u klienta, duplikować dane u klienta i potem je synchronizować z serwerem, jeżeli wejdziecie w stan online. Wszystko oczywiście znajdziecie na stronie RethinkDB. Jest bardzo fajna, przejrzysta dokumentacja, jakby wszystko jest jasne.
ja jeszcze tutaj chciałem was zapytać, że czy komuś się to spodobało na tyle, że chciałby się tym pobawić. Okej? Okay? Dobra, to teraz jest taki surprise, bo dla tych, którzy tam podnieśli ręce teraz, to ResyncDB przysłało koszulki po prostu. Także jak powiecie im swoje rozmiary, to tutaj zapraszam podejść. Jeżeli tylko wystarczy rozmiarów tych, co trzeba, to zapraszam. No? Także pytanie było o to, w jaki sposób ResyncDB jako firma planuje rozwiązać business assurance, czyli jak przekonać enterprise'y do siebie. No wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, bo ja jestem tylko użytkownikiem tej bazy danych, nie jestem człowiekiem w jakiś sposób powiązanym z ResyncDB, więc ciężko mi jest naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, jak oni to rozwiążą właśnie od tej strony takiej dużych firm, no. Także ciężko mi jest powiedzieć. Możesz spróbować napisać albo zatweetować do nich, na pewno ci odpowiedzą, bo właśnie ja im tak tylko napisałem, że słuchajcie, na Twitterze, słuchajcie, rozmyślam nad tym, że zrobię o was prezentację, że czy macie jakieś materiały, a oni mi powiedzieli, że no to ja wam podeślę, no to ja ci podeślę koszulki jakieś tam, jakieś nalepki. Także jak chcecie, to mam tu jakieś naklejki, koszulki, nawet chyba piżamy, czy coś takiego w ogóle. No. Także coś tam mam. No, proszę, proszę. Tak. Chodzi ci o to? Aha. Czekaj, sorry, to? Ta funkcja zwraca... Okej, okay, tu jest tak, tu jest... Okej, okay, ona bierze jako parametr ten dokument, który w tym momencie przetwarzasz. To jest obiekt, znaczy to jest... nie do końca, to jest funkcja ResyncDB. Tak, to jest funkcja ResyncDB, zgadza się, czyli w tym momencie tą funkcję, którą tu wkładamy, ona bierze jako parametr właśnie natywną funkcję ResyncDB, tak. No i jakby w tym momencie możemy, czekajcie, tu jest, o, w tym momencie możemy jakby tutaj cokolwiek sobie, jakiekolwiek podzapytanie również utworzyć. Ja wam mogę pokazać na przykład z mojego projektu, jak bardzo zaawansowane te zapytania można stworzyć, bo ja sobie tam zrobiłem wręcz rekurencję w podzapytaniu. Już wam pokażę. Proszę? Co konkretnie masz na myśli? Proszę? Aha, jasne. Okej. Okay. Tak, już tam pokażę, tu byłem, gdzie byłem zapytania. Tutaj, nie wiem, no właśnie. Tu macie na przykład count, czyli w tym przykładzie jest tak, odwołanie do tabeli users, plug, to jest taka metoda, która wybiera właściwość last name z wszystkich elementów tabeli users. Distinct zostawia unikatowe dokumenty i count to jest właśnie taki skrót do predefiniowanego MapReduce, czyli macie pełną obsługę MapReduce, możecie sobie... Tak. Jasne.
Jasne, to jest bez problemu, tak, tak. No właśnie, no i ten kaon, no to jakby to się da jasno, to jest jakby zrozumiałe, no nie? Ta funkcja na przykład. Ale tak jak najbardziej agregacje, tak. Ja chciałem wam jeszcze pokazać, jakie bardzo zaawansowane można te funkcje. Wiesz co, z tego co wiem, jak chcesz rozdzielać, jak chcesz to bezpieczeństwo zrobić, to musisz chyba uruchomić inną instancję bazy danych, żeby oddzielić zasoby. Czyli chyba nie ma w tej chwili jeszcze możliwości takiej, żeby ograniczać tam do jakichś użytkowników do konkretnych zasobów. Tak mi się wydaje, ale nie dam sobie uciąć głowy. To mnie nie było mi potrzebne, więc akurat się tym nie interesowałem. Spójność danych. Tak. No, to jest problem. To znaczy indeksy tutaj są inaczej rozwiązane niż w bazach schematowych, ponieważ one są generowane losowo, to jest UUID, więc jest tam jakaś szansa po prostu mniejsza niż ilość cząsteczek we wszechświecie, że się zdarzy duplikat, no ale także raczej jest to, jeżeli chodzi o identyfikatory, jest to bezpieczne. Możesz wybrać jako identyfikator cokolwiek, natomiast no nie ma takiej gwarancji, przez to, że to jest baza bez schematowa. Także musisz to jakoś takie coś doprogramować sobie samemu, taką weryfikację. Jasne. Dobra. Tu jest parę zapytań, możecie sobie tak ewentualnie zerknąć, tylko właśnie postaram się tylko, muszę to stosować. Tu jest na przykład, co tutaj się dzieje, no nie mamy aktualizacji, komponenty. Zamiana obiektu. Miałem tutaj takie rekurencyjne, tylko właśnie nie widzę teraz go. Tu jest, tak, tu jest to rekurencyjne zapytanie, czyli mamy...
mamy obiekt. O, to jest dosyć ciężkie do wytłumaczenia. Mamy tutaj właśnie joina, który on potem rekurencyjnie wykonuje metodę deep join, jakby ona jest wykonuje sama siebie. No to jest skomplikowane, żeby to teraz jakby na szybko wytłumaczyć, ale są naprawdę spore możliwości, jeżeli o to chodzi. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce coś jeszcze zapytać? Proszę. No właśnie, tak jak wspomniałem, że teraz eksperymentalny jest prototyp wersji JavaScriptowej RethinkDB, który właśnie umożliwia, powiedzmy, symulowanie całej bazy danych po stronie klienta. No i można sobie to potem przełączyć, w jaki sposób synchronizować te dane z serwerem. Jeszcze raz? Wiesz co, to jeszcze nie. Jeszcze w tej na tym etapie jakby nie, ale na pewno się o tym myśli, no i ta integracja z Meteorem właśnie to musi zaimplementować, bo właśnie Meteor w ten sposób działa, że kopiuje te dane, synchronizuje te dane między klientem a serwerem. Okej? Wszyscy? Dobra, no to dzięki.